Witam Was w kolejnym odcinku. Chcę dzisiaj Wam zaprezentować bossa bombistów Ripe Stride, na którego zbierałem tak dużo boss pointów. Tutaj oddałem właśnie task na Quarry. Biorę go ostatni raz. Się. Tutaj piszemy do pana boss point i piszemy ripe stride. Tutaj zaraz zobaczymy. Jeszcze mam 9 punktów. Tak więc postaram się po prostu pod tym każdy loot wrzucać. Zobaczycie, ile mi wypadnie na paladynie i knajcie tych maxili. Ogólnie rzecz biorąc, na knajcie także trochę więcej nazbierałem tych punktów, ale to będzie przepraszam, osobny odcinek, w którym to wszystko tam pokażę, bo pokażę Wam po prostu teraz, jak się bije paladynem, a jak się bije knightem tego bossa. Tutaj trzeba się udać do Ankrahmun. Droga na samego bossa może nie być dosyć przyjemna. Chyba łopaty zapomniałem, to będzie trzeba kupić na miejscu. Będzie trzeba kupić dwie rzeczy. Kupujemy jeden taki scarab coin, czy tam pozwolę sobie ich trochę więcej kupić. Ogólnie w sklepie można je sprzedać po 100 GP, tak widzicie, tutaj ludzie sprzedają za cenę, którą się opłaca. Tutaj flaszeczki jakieś leżały, na których po prostu będę miał na tą łopatę nawet za darmo. Czasami tak się udaje. Droga może być, no może nie jest długa, tylko najgorszy moment to odkopanie tego tumba. Nieraz z tym się męczyłem. Tutaj co ciekawe, jak kopiecie tak w piasku, można wykopać skaraba. Ogólnie gdzieś tutaj to był ten tump. Jakieś potworki nam przeszkadzają.
O, trafiłem z jakichś większych przebojów. To teraz możemy udać się na bossa. Trochę mało many mam. Jakiś używany. Też nie używany. Dobra, trudno. Tutaj trochę jest tych przeciwników po drodze, które raczej no polecam przebiec. Po to wziąłem Fire Wall, żeby w razie czego się odgrodzić. Tutaj mogą nas na dole trochę nieprzyjemności spotkać, tego lepiej się przygotować. Po prostu są tu ghosty i stalkery, które nam przeszkadzają. Bardzo dobrze, że ktoś tu XP. Po prostu będzie, jest nam wygodnie wtedy przejść. Tutaj po prawej stronie może być wampir. Tutaj jak widzicie, no nie wiem czy bot lata, czy jakiś prawdopodobnie mag. Tej ekspy kręci i wbijamy. Tutaj jest miejsce, gdzie jest nasz boss. Nie zaznaczyłem go coś. Trochę na pewno w tego umarlaka będą słabo wchodzić hity takim paladyna. Ale jest tutaj po prostu odpowiednia ilość miejsca, żeby go na spokojnie zabić. Już powoli się kończy. Jak widzicie, no najlepiej by było mu po prostu przywalić z jakiegoś ognia. Tutaj widzicie loot. To jest Creature Product Bony Tail. 100 bony, które trochę potaniały. Diamenciki i trochę hajsu. Tak czy inaczej, no, moim celem jest zdobycie Maxili i Maximus. Tak więc no zobaczycie, czy mi się udało. Będę po prostu każdy loot pod produkcją wrzucał i zobaczycie, czy mi się udało, czy nie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.